Cześć Wam wszystkim. Witamy na kanale Polak na Krymie z serialu Polaka na Krymie. Kolejny dzień. Dzień troszkę wieczny. Dzień ciepły, no i słoneczny. Na horyzoncie nie ma żadnej chmurki oczywiście. Temperaturę zaraz Wam pokażę. Wystawiłem termometr na zewnątrz. Będziemy mogli codziennie Wam podawać, jaka temperatura panuje w tej mojej małej wiosce. Mieszkam na wiosce, na Krymie. Dla tych, którzy wieje, uwierzcie, wieje. Dzisiaj będą problemy z nagrywaniem dźwięku. Wybaczcie. Dla tych, którzy wpadli tu niedawno na mój kanał, chciałem taki kilka informacji. Mieszkam w mojej wiosce na Krymie. Wioska się nazywa Klimowo, centralna część Krymu. Tak to wyszło. Mieliśmy szukać gdzieś może bliżej morza. No bliżej morza ceny troszkę wyższe były. Postanowiliśmy kupić to, co nam się podoba, nie myśleć o dostępie do morza. Może tak. O, wyszło z tego. No i chodziło też dom, czy będzie. No w jakim stanie, nie? Wszystko jest ok. Jesteśmy zadowoleni z tego zakupu, powtarzam. Na razie nie ma żadnych tutaj niespodzianek, jeżeli chodzi o to, czy coś wyszło na przykład po tam kilku latach, bo to chyba już czwarty rok zaczyna iść. Także nic takiego się nie zdarzyło. Dom jak dom, ma swoje lata, wiadomo, że potrzebuje remontu. Co chwila coś, dookoła też oczywiście pracy co niemiara. Ja sobie obiecałem, że będę mniej pracował w tym roku. No i tak, postaram się tego trzymać. Na razie mi to nie wychodzi. No są pewne rzeczy, które warto zrobić po prostu, nie? Zieleń nie może czekać, drzewka trzeba podlać i tak dalej. No i trzeba coś dłubać też. Ale to się skończy zapewne. Zapewne gdzieś ruszymy w końcu i pojeździmy sobie po Krymie nie tylko, nie? Także zapraszam wszystkich. Wytrwajcie, jeżeli ta forma przekazu Wam akurat w tej chwili nie odpowiada. Co się dzieje w moim życiu, co się dzieje w moim otoczeniu. Wiem, że po prostu no nie wszyscy są zainteresowani tym. Są zainteresowani ciekawymi miejscami na Krymie, tak? Plażą, morzem, pięknymi dziewczynami i tak dalej, i tak dalej. Bądźcie ze mną. Tak czy inaczej, jest to praktycznie jedyny przekaz z tego miejsca. Będziecie mogli sobie tutaj czasami znaleźć fajne informacje, nie? Ja już Was gorąco żegnam. Żegnam? Jak żegnam? Witam. Wieje dzisiaj, naprawdę wieje. Fajnie jest, przyjemnie, ale no do robienia wideo to uwierzcie jest problem, nie? Także będzie buczeć czasami, a ja ciągle zbieram doświadczenie w nagrywaniu. Ciągle mi to sprawia dużo, dużo czasu zajmuje. O, dużo czasu zajmuje, bo nie sprawia mi jakiś tam wysiłku, tylko czasu zajmuje, nie? Jestem czasami zmęczony, tak jak teraz. Zobaczcie na moje oczy. Oczy wyglądają tak, jakbym pił całą noc pod sklepem u nas, właśnie tam. Ale tak nie było, poszedłem spać w 3:30 rano, godzina 5:45, budzi mnie żona, kochany mężu, odwieź mnie na stację, muszę jechać do lekarza. Czyli wiedziałem, że jedzie, tak? Wiedziałem, że będę musiał wstać, no ale cóż, obowiązki, obowiązki są obowiązkami, nie? Trzeba zrobić swoje dzieło do końca, odwieźliśmy żonę. Przyjechałem, położyłem się spać, ale niestety, nawet śpiąc do godziny 12, moje oczy wyglądają tragicznie, powiem Wam, tragicznie. Myślałem, że tylko pijacy mają takie oczy. A ja alkoholu od soboty, od tego piwa, które wypiliśmy razem na live'ie, nie widziałem. Jeszcze tam stoją resztki tego białego niedźwiedzia, tak. W sobotę kolejny live. Postaram się zrobić kolejny live.
Jak nie będzie wiatru, oczywiście. Będzie wiało, to może live będzie z domu po prostu. Lub też z kurnika, no bo nie wiem jak to. Może kury się zgodzą udzielić wywiadu, to bardzo proszę. No i ja marudzę, już 5 minut minęło tego materiału. I możecie być niezadowoleni z tego. Dobra, bierzemy się. Coś zrobimy dzisiaj, ale lajcikowo. Serio, lajcikowo. Dzisiaj nie będę zapieprzał. Boston tylko patrzy w moje oczy na komendę. Jedziemy czy nie jedziemy? Jedziemy już? Jedziemy już po matkę czy nie jedziemy? Nie jedziemy, Boston. Matka lepiej, żeby sama przyjechała. Na autobusie. Może jej się uda. Zobaczcie nasze drzewka rosną. Słuchajcie, macie dobrą energię. Wszystkie drzewka praktycznie powschodziły. Dla tych, którzy pierwszy raz oglądają, jest to drzewo katalpy. Razem w programie naszym posadziliśmy i pięknie wschodzą, pięknie. Myślę, że wzejdą nawet wszystkie. Tutaj jest coś, się opieprzają, ale też tam widzę, że już się coś pojawia. Mimo to mi jest potrzebna tylko 10 drzewek, a już mamy 3, 4, 8, 10, tutaj 12, 15, 17, 19, 21, 22. Spokojnie już jest. Także jest pani zadowolona. Dzięki wam, dzięki waszej pozytywnej energii oczywiście. Bo jakby inaczej. Samo nic nie przychodzi, słuchajcie. Także ryzykujcie, róbcie eksperymenty. Wychowujcie swoje dzieci. Tak jak ja właśnie. O. I będziecie szczęśliwi, bo takie właśnie nasionka dają radość później, że ty je zasiałeś, wyhodowałeś, posadziłeś i wyrosły. Na pewno to wiele więcej radości daje niż kupienie drzewka i posadzenie, nie? Wiem, czasochłonne, oczywiście czasochłonne, ale taką uprawę możecie sobie zrobić nawet w bloku na parapecie. Dużo miejsca nie zajmuje. Na działeczkę później, pach. Pięknie będą rosły. A katalpa to jest właśnie to drzewo, które tutaj stoi. Tak wygląda. Już się budzi. Będzie ładnie kwitła. No, nie wiem, czy będzie ładnie kwitła. Powinna ładnie. No, co roku ładnie kwitnie. No, zależy, jakie są warunki. Na zewnątrz, nie? A teraz jest sucho bardzo. No, lejemy wodę, lejemy. Ona jest chyba dobrze już ukorzeniona, bo pień jest taki porządny. No sami zobaczycie. Będziecie tu, to zobaczycie. Ale wyrosły nam jeszcze jedne kwiaty. To miał być drugi eksperyment. Wieje wiatr niestety. To miał być drugi eksperyment z kapusty. No i zamiast kapusty mamy piękne kwiaty, słuchajcie. Proszę bardzo. Kapuściane kwiaty. Tu też będą kwiaty, tu też będą kwiaty, oczywiście. Kapucha rośnie. Taki to cykl. Myślałem, że będzie kapusta. Wyrosły kwiaty. Będą nasiona, można nasiona zebrać i zasiać kapustę, ale to już w następnym roku. Zaraz zobaczymy, jaka jest temperatura w wodzie. Gdzieś słabo to widać, tak pod kątem tylko. Pod kątem. Mam nadzieję, że ryby nam nie zjedzą. Później przyjdziemy, zobaczymy. Teraz weźmiemy karmę i nakarmimy ryby. Zobaczymy, czy już się kąpać można. Idziemy po karmę. Bo już czekają. Czekają, a już jest 12.
Pancio spał, niestety. Takie życie po tej imprezie wioskowej. Pancio spał. Żarcie ubywa, niestety. Żarcie ubywa, proszę was. Trzeba się zastanowić nad kupnem już. Żarłoki jedne. No, te jajek nie znoszą. Nie wiem, dlaczego je trzymać w ogóle. Nie ma żadnej korzyści. Nie ma totalnie żadnej korzyści. No spore już, spore są. Kupowałem takie 7 cm. Nie znajdę chyba tych zdjęć. Miałem gdzieś zdjęcia. A już takie wypasione, wypasione. Włączyłem ten. Polewaczkę naszą na gorczycę. Coś ona leje mi tutaj. Nie kręci się. Nie kręci się. Co to jest? Zacięło się? Zaraz zobaczymy, bo jeszcze ten włączę i wyłączę, czy odkryję, zakryję. A czasami tak ciśnienie, jak nie pójdzie szybko. Zobaczymy, czy to się uda, czy to się sprawdzi eksperyment. A gdzie tam? Zacięło się coś. Po prostu się zacięło. Muszę wyłączyć i zobaczyć. Zacięło się. Taki będzie tytuł programu. Zacięło się. Trzeba buty zmienić. Konkretnie. Dzięki za informację, że to jest gorczyca. Ta z tymi podwójnymi liściami. Podwójnymi liściami, tak? Ktoś mi tutaj napisał, że to jest gorczyca. A teraz już. A jeden pan napisał, że rzodkiewka. Jak to nam idzie? Dobra, coś tam stuknąłem, puknąłem, ale nic wielkiego nie zrobiłem. Zobaczymy, czy zadziała. Znowu się nachodzisz, no. No jak można nie chodzić? Kurde, jak wieje, słuchajcie. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie. O! Dobra. Wszystko jest. Okej. Okay. Nic wielkiego nie robiłem. No ty będziesz miał buty brudne. Co to jest, Boston? Co to jest? Łap? No i ma zabawę. Naszą gorczycę wdepcze w ziemię. Będzie się ochładzał. No dobra, Boston. Wsio, wsio że, idź sióda. Wsio. Wszystko zdepcze nam. Nie dosyć, że tam nie wyrasta to. Ale ładnie chlapie nas tutaj, nie? No i dobrze.
Nie, nie zachodzi tam. Tam nie lzia. Gdzieś może być. I takie to. Prosta. Nie no, mała rzecz cieszy, nie? Woda, chłoda. Woda, chłoda. Tak, moi mili, wiaterek jest niezły. Dlatego wszędzie, gdzie mieszkacie, są zawsze plusy i minusy, nie? To jest oczywiste. Nie ma idealnego miejsca pewnie na ziemi. Ważne, żeby się dobrze w tym miejscu czuć. Tutaj wieje, są okresy wieczne właśnie. I mamy ten właśnie okres, w którym wiatr często wieje i może dla jednych to być przyjemny wiatr, a drugi utrudniający wiatr. No. I tak to wygląda, nie? Wiatr wieje i niech wieje, komu wieje w oczy, komu wieje w plecy. Wczoraj się grzebaliśmy przy tym i będziemy się grzebać dalej przy tym. Chcę zmierzyć, jaka jest głęboka ta studnia. Tak naprawdę, nie chodzi mi o, żeby się dowiedzieć, ile metrów. Tylko po prostu pierwszy rok wszystko było dobrze, że woda czysta leciała do mojego oczka, nie? W drugim roku też, a w trzecim roku zmieniłem pompę i nie wiem, za nisko ją opuściłem. Nie wiem, od czego to zależało, może za nisko ją opuściłem. Zaczęła właśnie wciągać glinę i całe oczko po prostu się zrobiło mętne. No i wszystko w glinie jest tam, nie? Filtr mi zabiło, czy tam zanieczyściło filtry. I dlatego chcę zobaczyć, jak głęboko ta pompa teraz jest i jak głęboko jest lustro. I gdzie jest dno, a gdzie jest lustro wody. Teraz wam pokażę właśnie o tą glinę. O! Kamień mi wpadł do buta. Już idziemy. Jak mówię, film będzie lajtowy i na spokojnie, nie? Nie będziemy się tutaj, kurde, zrywać. Teraz jest wszystko wyłączone. Woda jest no w miarę czysta. Prawie widać dno, ale zaczyna już ten zielony wchodzić, dlatego że filtr nie chodzi, jeden i drugi. Tu jest ten właśnie skimmer tak zwany, a tam jest biologiczny filtr. Jo, ten osad właśnie, który w studnię zaciąga, to jest coś takiego, nie? Taki kolor ma. To jest piasek, glina. No, wydaje mi się, że to jest glina tej głębokości. To jest glina i ona niestety zabiła mi wszystko. Zabiła mi wszystko. Przez to, że się pompa opuściła, albo ja ją źle zamontowałem. I dlatego zanim już zaczniemy to czyścić wszystko, zanim zaczniemy tam napuszczać wody do tego zbiornika, który tam uszczelniłem, zobaczymy, jak to wygląda w studni, nie? Żeby się pozbyć tego problemu po prostu. Jak się uda. Bo nie wiem, bo te pompy wibracyjne mają to do siebie. Ja to nazywam wibracyjne, bo to jest na zasadzie wibracji, jak ktoś membranowa powie, nie? Membranowa, ale ona cała wibruje i wydaje mi się, że te wibracje dokonują tam posuwanie się ścianek z gliną i tam jest woda, się robi mętna i ona zaciąga to wszystko, nie? Takie jest moje podejrzenie. Także podpowiedzcie. A są jakieś, podpowiedzcie mi, jaką pompę można kupić inną. Na innej zasadzie, żeby właśnie z takiej studni wyciągała wodę. Na nazwę pompy podajcie, no w normalnych pieniądzach, żeby to nie była, nie wiem, jaka ta, kurde. Wiecie, o co chodzi, nie? Wiecie, o co chodzi. Żeby nie stała milionów, żeby nie kosztowała.
pompa, żeby może lepiej, żeby stała na zewnątrz i zasysała wodę, żeby tej wibracji tam nie było, żeby po prostu ona nie mąciła jej tam. No. No tam, gdzie jest, nie? Ten cały... No, co wciąga wodę, nie? Jak to się... Smog, o, smog. Bo tam żadnego smoka nie ma chyba. To tylko przecież... To jest pompa wciąga wody, tam nie ma żadnego smoka, nie? Tam filtra też nie ma. Jak wchodzi do tej pompy, bo on też by się szybko zabrudził, nie? Także macie jakieś inne pomysły na pompę z 8 metrów, bo więcej tam nie ma. Zaraz zobaczymy, ile tam metrów jest i się przekonamy, nie? Ile tam właściwie metrów jest. Także tak, pomóżcie rodakowi niedoświadczonemu we wszystkim. No we wszystkim, no. U mnie nie było studni nigdy takiej akurat. Było, ale z wiadrami. Boston biega za mną. Jakby myślał, że gdzieś pojedziemy, ale my na razie się nigdzie nie wybieramy. Eliza jeszcze. A dawaj ci wodę, zmienimy wodę. Tutaj nie jest tak źle w tej wodzie. Ale... Świeża to świeża. Też lubię świeżą. O. Boston, my nikuda nie jedziemy. Nigdzie nie jedziemy. Nie ma takiej potrzeby. Na razie. Ta woda idzie z wodociągu. Wiadomo, czysta, klarowna i nawet smaczna. Musimy to trochę nam tutaj trzeba się dobrać do tego i zobaczyć, co nam tutaj przyniesie tajemnicę mundialu. Ja to zabezpieczyłem, żeby teraz jak robiliśmy, spawaliśmy, to dziury narobiłem, nie? A wziąłem to, zabezpieczyłem, dlatego żeby tam żaby też nie skakiwały i pył, śmieci. O. I co wam mogę powiedzieć tej studni? Studnia jest na 8 metrów. Na 8 metrów. No niby wisi tu na tym, nie? Nie widzę, żeby się opuściła. Na 8 metrów jest to ta. Rura jest azbestowa. I tak to kiedyś robili studnie. Rura z azbestu. Długa, długa. Lustra wody nie widzę. Postaramy się tą pompę wyciągnąć. Zobaczymy, jaka ona jest, w jakim stanie jest. Na pewno w opłakanym, jak zwykle. To już jest trzecia pompa. Ta po właścicielce miałem, to pochodziła rok. Wymieniłem jedną, pochodziła rok. No i co? I teraz jest trzecia. Zobaczymy, ile pochodzi. To musimy gdzieś zanieść. Bo zaraz wiatr to nam zaniesie do sąsiada, albo do sąsiadki. Musimy się rozkręcić. To sobie wszystko znowu zdejmiemy. Znowu przy pompie robisz. No robię, no co? Okej. Ja ją powiesiłem na sprężynie. Nie widać sprężyny. Jest. Powiesiłem ją na sprężynie, żeby wibracji nie było mniejsza. Ale tak samo głośno chodzi jak wcześniej, nie? Nie widzę tu różnicy żadnej. Teraz sobie odkręcimy naszą rurkę. Okej. Od razu sobie
to zrobimy tak jak było, żeby nie zginęło. No już mamy rozmontowane, nie? A dziękuję za podpowiedź, że ten stojak można było postawić. Ten stojak tutaj, nie? Też dobry pomysł. Też dobry pomysł. Dobrze, że jesteście uważni i pamiętacie. To mnie cieszy, serio. Kurde. Nie spodziewałbym się tego od was. I teraz... No niby ona nie jest na dnie, słuchajcie. Ja nie mam pomysłu. Lecimy. Lecimy. Co to ona nie ma tam nawet 8 metrów. Gdzie to 8 metrów? No ale jest w tym, widzicie, takiego. Osad jest. Osad jest. I to mi wciąga. O, tu już ją szlachter. To już. Rdza poszła, słuchajcie. Zabezpieczyłem takim tym, żeby o rurę się nie obijała. Rok czasu. Na rok czasu trzeba liczyć. Nie, to trzeba coś pomyśleć. Coś pomyśleć, panowie, coś innego trzeba. Dawajcie tutaj znaki. Jak można zastosować? Ja wam powiem, z jakiej głębokości. Z głębokości musi zasysać. Pompa. Dupa, po prostu dupa, to się nie sprawdza. Kiedyś chyba robili lepsze, bo... O, co to mi to? Po co w ogóle to malować? I to stalowe dawać. Przecież wiadomo, że to jest w wodzie zanurzone. Tak, to ze stali. 22 litry na minutę. Do 80 metrów można spuszczać. Nie, co musimy coś wymyśleć. I to szybko. Zaraz zobaczymy, ile to metrów jest. Mniej więcej. Nie ma tu 8. Gdzie tu 8 metrów? Nawet jak tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7 metrów. Ale wezmę jeszcze miarę. O, coś wiaterek się uspokoił. Muszę ręce umyć. Nie, no to jest właśnie... Tylko najgorsze, że nie ma skąd się dowiedzieć, co jest dobre na tym rynku, rozumiecie? Czytasz te komentarze, ludzie kupują to. Komentarze zazwyczaj kupione. Kupujesz takie coś i co? No po co to kupiłeś? Fakt, że to kosztuje kopiejki. Nie wiem, tam 90 zł chyba stało, kosztowało, nie? No ale po co? Po co? I teraz zaczepimy tu. Jak zaczepimy? Nie zaczepimy tu. Gdzie tu zaczepić? Nie, no dobrze było z tej strony zaczepić. Jak cię zaczepić? Może coś ciężkiego położymy, panie. Cicho. Cicho, cicho. Dobra. Przecież nie musi to być aż co do centymetra, ale to rurka gdzieś tu jest. To dajmy na to. Ile tu jest holender? Co to za miara jest? No. A gdzie to 8 metrów, panie? Tu jest siódemka. To jest... A to już jest ponad powierzchnią. To my mamy 6 metrów. Ja 8 metrów. Myślałem, że tu jest guzik 8 metrów. To jest maksymalnie od 6,30 to jest. Tak, jak ją naciągniemy jeszcze. 6,30, a to nie zna. 6,30 to nie znaczy, że to jest dno, nie?
Zaraz coś spuścimy i zobaczymy, jak to naprawdę wygląda. Położymy coś na dnie. Nie będziemy zwijać na razie. Czym to teraz zmierzyć? Ktoś coś mówi? Czym to zmierzyć? Gdzieś miałem ten pion taki. Budowlany pion. Byśmy spuścili ten pion. Tylko nie wiem, czy ja go znajdę. Słuchajcie. Czy ja go znajdę? Gdzieś ten pion był. A jest. Tylko co my tu mamy? Nie za dużo tego. Tych metrów. Nie za dużo metrów. Będziemy musieli coś dorobić. Coś dorobimy, jakiś ten sznurek trzeba znaleźć. Okej, tutaj zrobimy pętelkę i spuścimy na tym sznurku i zobaczymy, jak daleko nam tu on wejdzie. Tu zrobimy to, odetniemy. Sznurek zwiniemy. Zaraz, żeby nie odleciał. To już on jest taki troszkę starawy. Od snopowiązałki, nie? Czy nie brakuje sznurka od snopowiązałki? Rolnicy, powiedzcie. Były te czasy, nie? Sznurek od snopowiązałki. Pamięta się. Okej. Trzeba teraz to dosyć dobrze zawiązać. No nie widzę możliwości, żeby nam tutaj coś się stało. Szkoda by było pozbyć się tego ustrojstwa, chociaż tak naprawdę nie przydało mi się chyba ani razu. Dobra, lecimy. Lecimy w tą dziurę. Dobra, mam nadzieję, że widać dziurę. Wkładamy. Można na kamienia by było. Na słuch, nie? Obliczyć pudło. Nie, jeszcze idzie. Sąsiadka śpiewa. Ta co kozy pasie. No dobra, jesteśmy na dnie. A z wiatrem to niesie, uwierzcie. Aż psy się denerwują. No dobra. Będziemy mierzyć tutaj do końca, nie? Zawiążemy sobie tutaj supełek. Piękny. Supełek w którym miejscu. I teraz podciągamy. I teraz by było dobrze wyczuć, gdzie zaczyna się mokre, nie? Byśmy wiedzieli, jaki jest poziom wody od dna. I wtedy mniej więcej obliczyć, na jaką głębokość można spuścić pompę.
O, przejechałem już. Przejechałem chyba. Cholera, no. Jak ja wyczuję teraz? Jeszcze raz. Nie, no widać, że odtąd jest ten. Sznurek jest inny kolor już, nie? Ciemniejszy. Także tutaj mamy... Trochę weźmiemy zapasu sobie. Tutaj mamy kolejny poziom lustrowody. O, tak to wygląda. Czyli ja to dobrze robię, panowie i pani. Teraz sobie zobaczymy, jaka jest głębokość. O. Gdzie tu mam? I tam do końca jest... Jest ten. Tam dno, a tutaj się kończy lustrowody. Pi razy drzwi, nie? No to tak. To już chyba mamy wszystko w temacie. Znaczy się, że pompa była trochę chyba za nisko, jeżeli ja tak ją na dół bardzo spuszczałem. I teraz położymy. O. Czyli zobaczcie, pompa może być wysoko nawet. Ja ją chyba spuściłem bardzo nisko. I dlatego mi tą glinę zaczęła wyciągać. Tym bardziej, że ona właśnie tak pracuje, że tą wodę, no fale wytwarza, nie? Duże wibracje, fale wytwarza i się wszystko osuwa. I teraz lecimy, gdzie jest drugi. Bunzeł. Opa, mam nadzieję, że was nie nudzę, no ale co zrobić? No taka praca jest, słuchajcie. Codziennie nie będziemy... Gdzie jest ten supeł drugi? A, jest tu supeł drugi. No to gdzieś tak by było, słuchajcie. Tam jest lustro, tu jest... Dotąd jest... Proszę was, rura, koniec rury. Czyli musimy kawałek taśmy. Taśmy sobie zaznaczymy na rurze. Jak to jest. Taśmą sobie zaznaczymy. To. Już. Mam nadzieję, że to nam pomoże. Dobra. To jest rura. Kraj rury. O, można tak powiedzieć. Tej azbestowej. To jest kraj rury azbestowej, czyli... A tam jest dno. Czyli co? Moja pompa leżała po prostu na dnie. Na samym dnie leżała pompa. A my możemy ją śmiało podnieść. Zaraz tutaj zmierzymy. To musimy ją gdzieś tu umiejscowić. Umiejscowić ją. O ile centymetrów podnieść? Tak. 80 centymetrów dajmy na to. 80. A, no dobra, to wiemy. Słuchajcie, tu akurat złączka jest. Złączka jest, to do złączki. Złączka musi być z rantem rury. Równo. No i wszystko.
Like, podpiska. Znaczy się like i subskrypcja. Kochani. No dobra, nie ma co tutaj pitolić, wszystko mamy. Wziąć się i spuścić. Ja. Z tej strony byłaś. Dobrze, jeszcze brzuch nie taki duży, nie zasłania kamery. Może zasłania? Nie. O, i lecimy. I lecimy z koksem. Wszystko my wiemy teraz. Tylko jak my tutaj przyczepimy? Trzeba jakieś rozwiązanie znowu. Rozwiązanie nam tutaj, łańcuch nam już nie. W złym miejscu jest łańcuszek. A nam trzeba to jakoś tak. O, i wszystko. O, w ten sposób musi być. Tutaj owinąć sznurek. I ją powiesić na tej sprężynie. No dobra. Może tak spróbujemy. Tylko, że sznurek. Cicho. Wiem, że ty tak stałaś na tym. Nie spadaj. Nie spadaj, ale wiatr wieje, to spadnie. Spadnie. Spadnie czy nie spadnie? Jak myślicie? Dobra. Idę po ten sznurek. Może nie spadnie. Może nie spadnie. Ale to nie jest pewne. Powiesimy ją na takim sznurku. To on nie zgnije, ten sznurek, tak szybko. No to jest plastikowe. Dobra. My się tutaj rozplączemy. Czy to właściwie rozplątywać? Czy zrobić taką uchadkę? Ona sama się zaciśnie, nie? Sama się zaciśnie. No dobra, ale teraz muszę przedzieć przez ten. Ktoś mówił, że nie spadnie. Ale to już moja wina, nie wiatru. To już moja wina, nie wiatru. Samozaciskową zrobimy, nie? Wtedy sama się będzie zaciskała pod swoim ciężarem. I będzie ok. Tu przelecimy. I tu ją się coś tu mi nie poszło tak jak trzeba. Znowu źle. Nie poszło jak trzeba. Dlaczego mi to się roz... Gdzie moja pętelka jest? Gdzie moja pętelka jest? Kurde no. Plan dobry, wykonanie dupowate. Dobra, pętelka. Teraz już jest ok. Teraz będzie cacunia. Babcia zrobi dziubek. Ok. Możemy to zacisnąć niżej, nie? Tam jest większy ten kołnierz. O, i sama będzie zaciskała się. Zaciśnie się sama. O, tak musi być. Nie inaczej. No i co, procedura szybko przebiegła. Sprawnie ze mną, nie? Sprawnie przebiegła, słuchajcie. Mam nadzieję, że widać coś. O, wisi elegancko. Tylko, że my teraz będziemy tu musieli obciąć rurę chyba. Albo nie. No dobrze by było zrobić test, nie? Test na to, czy to wszystko działa. A później test na czystość wody.
Dobra, idę włączyć pompę. A żeby dużo nie chodzić, to wezmę to ze sobą. Wyłączone. I co, nie działa? No kurde, no jak ma działać, jak przecież wyłączona jest. Wyłączona jest, panie. Jak wam się podoba mój przedłużacz? Made in Japan. Wow! Ja nie podłączyłem przecież tego pod... Pod mój system nie podłączyłem. Niech trochę poleci może. Weźmiemy coś białego, jakbyście taką pieluchę mieli, nie? Tetrową. I przez tą pieluchę zobaczyć. Miarę sobie weźmiemy już. Żebym miał taką pieluchę tetrową. Sika, sika. Sika, sikawka. No taka czysta to ja nie widzę, żeby ona była. Jest jakieś takie zabarwienie żółtawe. No dobra, zobaczmy. Zobaczmy tutaj. No jest żółte jakieś. O. Widzicie, żółte jest. Niestety. Jeszcze raz tutaj na białym zobaczymy. Totalnie. Piękna muzyka, nie? Dobra. No o. Dupa. Niestety. Nic to nie pomogło, no może nie wiem, może tego piachu mnie idzie, tylko kolor taki, nie wiem. Mimo wszystko nie jest to czyste, nie? Trzeba będzie się coś zastanowić z tym. No dobra. O, jaka cisza. Jaka cisza. Wiemy, że się nie opuści już. I teraz nam przyjdzie. Teraz co nam przyjdzie? No jak przyjdzie? Jak my teraz to połączymy? Dobrze jest, panowie. Idziemy potem. Idziemy. No po co idziemy? Do cięcia te nożyce. I temperówkę. Okej. Okay. Temperówkę i nożyce do cięcia. No dobra, tak? Ej! Pi razy drzwi, nie? A, ona się podniesie jeszcze, no dobra. Krótkie cięcie! Au! Wow! Ta jest sztywna. Cholerstwo. Tam się ciężko doprowadza. Dobra. Spróbujmy to zatemperować. Może się komuś przyda. Nie wiem, czy w Polsce są takie systemy. No jest. Okej.
pryskam, bo tam jest uszczelka. Tam jest uszczelka. Zakręcić nie chcesz? No co ty? Krzywo. Krzywo jak nic. Dobra. Podociągamy. I co? Stoi, nie? Coś my tu babola zrobiliśmy, ale trudno. Trudno. Tą rurę daliśmy tu, zamiast dać tu. I teraz jest skrzyżowanie tu. Ale już nie będę tego rozkręcał. Na 100%. O, tu zepniemy trytytką, tu jest dostęp do wszystkiego. Idziemy pod trydydę. O, żona przyjechała w białych spodniach i ten Boston na nią skacze. W perspektywie może być, tak сказать. Ja to расскажу. Robert mnie сегодня столько tam всего. Мне все били, обижали, ага. Мучили, туда-сюда, меня туда-сюда, правда. А как ты мех прицепил? Ты его сам прицепил? Ну да. Бритни, от твоего хвостика оторвал кусочек, ну да? Смотри, какой у тебя серый кусочек оторвал Роберт. Серый кусочек Роберт оторвал. Dobra. A woda leci. A znowu się zacięła. Zacięła się polewajka, no. Polewajka nam się zacięła. Znaczy trzeba ją przestawić. Albo ją wyrzucić. W jedno miejsce leje się woda. Oj, te sprzęty, panie, sprzęty. Zakręcimy. Przeniesiemy ją w drugie miejsce. Nasza polewajka. Gorczyca rośnie. Coś się tutaj zacina po prostu. Chodziła, chodziła. Błoto się zrobiło konkretne. Kurde. No teraz działa. Na razie działa. Nie wiem, czy też do kuchni będzie lecieć. Ostatnio do kuchni leciało. Trzeba spojrzeć. Okna polewałem też. O. Wiecie, o co chodzi? O co chodzi z tym? No, gdzie wszystko wymyślam. Bez dwóch zdań. O. Tą ziemię po prostu ciężko odkleić, nie?
A jak się robi sucha, to nie, że to się wykruszy. Się robi sucha, to się robi jak kamień. Dobra. A jeszcze tu. No ale przynajmniej mieliście okazję czegoś się dowiedzieć. Takiej prostej rzeczy, nie? Zawsze to jest jakaś informacja. Co tam, za jajami pójdziemy, nie? Zobaczymy. Piąta godzina. Buczy, buczy. Kury, no weźcie się, opanujcie, ja pierdzielę. Codziennie mnie widzą, a... Normalnie nie poznaję was, tylko kogo tu jakiś normalny. Kogut, proszę, kogut dwa, no tak jak myślałem, dwa jajka, dzisiaj w tym gnieździe, dzisiaj w tym, widać, o, nie ma niebieskiego i tego, brązowego, nie, także wiem, tylko nie wiem od której jest, dwie kury. Jest ok. Szukam tych kur cały czas. Uwierzcie mi, ale jakoś nie mogę się zdecydować. Na razie nam wystarcza. Tam jest pełny ten w lodówce. Cały ten u góry, nie? Na jajka tam jest chyba z 15 sztuk teraz się zebrało. Gorzej zimą, nie? Gorzej zimą. Zimą właśnie spada wydajność i wtedy dobrze mieć więcej tych kurek, żeby... O, tutaj... Gdzie? Jest zbite jakby. Zbite jest. Pokażę wam jeszcze te pompy, które były wcześniej. Ta pompa była... po właścicielce. Nie wiem, co tu się stało z nią. A, też dziura gdzieś w niej się zrobiła, nie? No ale widzicie, że to jest materiał... Nie wiem, czy to widać. To nie jest ten metal, nie? To nie zardzewiała w ogóle, tylko wszystkie śruby pordzewiały i tak dalej, ale pompa sama po sobie nie zardzewiała, chociaż ta była pomalowana. Nie, tutaj coś zardzewiało. Nie, to nie rdza. To nie zardzewiało. No ale to już swoje odsłużyła. Nie wiem, może ona długo służyła. Co to jest za materiał? Dural aluminium czy co? Nie mam pojęcia. Tu następna. O, co ją spotkało, nie? Była owinięta. Tu była gąbka taka, nie? Gąbka tu była, żeby się nie obijała o rurę. Jak drga, nie? Specjalnie. A to nic nie pomogło. Sama po sobie po prostu pękła po roku czasu. Sibirtex. Tu też nie zardzewiało nic kompletnie. A tą, co widzieliście, tam farba odchodzi, to wszystko stalowe jest, kurde. Ją w szlak trafi też. No, siłą rzeczy, no. Tylko na złom. A ciężar jest, uwierzcie mi. Wszystka ujnia. Mam nadzieję, że jakiś sposób mi podpowiecie lepszy. Mamy jeszcze trochę czasu. Zróbmy wjazd na nasz strych. Może światła będzie więcej, chociaż nie wydaje mi się. Wejdziemy na strych, co by nie było smutno. Słuchajcie, bo tak tylko przy pompie. O, ta drabina to nie za bardzo mi tutaj pasuje do tego strychu. Uwierzcie mi.
Ta drabina to nie za bardzo mi tu pasuje. Żebyśmy ją otworzymy strych. Co z tego, że otworzymy strych? Otworzyliśmy strych, ale ona jest za wysoka. Będziemy musieli chyba... Tak, my się nie dostaniemy z niej. Niestety. Za wysoka ta drabina. Musimy wziąć inną. Taka prawda. Z tej nie dosięgniemy. Idziemy po drabinę. Jak już wam obiecałem, to wyjdziemy. Z tej będzie idealnie. Z tej będzie w sam raz. Ale ja tam nie będę wchodził daleko. Bo ja się boję, że ja się tam... No, teraz jest stosunkowo jest nawet... Co my tu mamy jeszcze? No dobra, to widzieliście wszystko. To widzieliście. Kołpaki jakieś. Suszarka do zdjęć. Wszyscy zgadli. Ja nie zgadłem. Niestety. O kurde. Tam jakieś jeszcze leżą dziwne rzeczy. Nie wiem, o co kaman. Ale jak je tam dostać? Nie wiem, to nic nie widzicie. Z tej z perspektywy nic nie widzę. Wypniemy się. Troszkę. O, to jest chyba ten powiększalnik, co wy mówiliście, tak? Chyba tak. A nie wiem, co to za klocek na nim tam stoi. Grzyb jakiś wyrósł, czy co? Tam są jakieś nasiona, cebula jeszcze. Tu jakieś, cholera wie, uzwojenia, ale tam co to w rogu leży? Nie mam pojęcia tak naprawdę. Czym to kurde tam... A, haczką. Weźmiemy haczkę. Weźmiemy haczkę. Haczką dostaniemy. Żebym się nie wypierdzielił. Idziemy po haczkę. Mnie to interesuje. Powiększalnik tak. To chyba powiększalnik będzie. Coś mi to przypomina. A reszta nie wiem. Weźmiemy coś. Haczkę, graczkę. Staramy się łapo-capo zrobić. Czy to program dla dzieci? 5-10-15. Nie. Kurde, jak ja lubię takie klimaty. Wiem, że kamera więcej widzi niż ja. Ale ja niestety nie jestem w stanie powiedzieć, ile więcej. Jakieś ciężkie. Co to jest? Znowu będzie zagadka. Nie, to jest aluminium jakieś. Co to jest takowa? Jakaś część. Dobra, weźmiemy to. Weźmiemy to na dół. Haczkę.
haczkę wyrzuciłem. Weźmiemy to na zewnątrz. Pójdzie to i tak na złom. Zaraz będziecie zgadywać. Ja tu zgadywać. Jak ten to wie, to będzie wiedział, nie? Ja nie wiem, co to jest. No więcej nie będziemy zgadywać. No. Starszy na dzisiaj. Dobra. Obejrzyjmy to. W świetle księżyca. Ja wam pokażę to ze wszystkich stron. Ja oczywiście nie wiem, no skąd mam wiedzieć. Tu jest jakieś szkło czerwone. Szkło czerwone tu jest. To jest plastik. Tu jest jakaś regulacja. Nie wiem, jak wam to pokazać, żebyście nie wkurzali się, bo tu jest jakaś cholera, wie co to jest. Dlaczego to takie jest? Niby co? Zobaczcie, tu jest puste, nie? Tu jest otwór jakiś, może coś było. Sprężyna. Nie wiem. Dziwny przyrząd. Muszę to położyć gdzieś może na słońcu. Więcej wam coś powiem. Więcej będzie widać. Nie, guzik tu widać więcej, to jeszcze gorzej jest. Powiem wam, w cieniu lepiej było widać. Tak mi się wydaje, bo na ekranie ja nie widzę tak dobrze. Tak, chyba tu. No i tak to wygląda, słuchajcie. Coś takiego. Unikalnego. Znaczy może to nie jest unikalne, może to jest bardzo powszechna rzecz kiedyś. No ja nie miałem do czynienia z takim czymś. Na pewno bym... Jak to jest tu złożone, nie? To jest ruchome. No dobra, do was należy już chyba. Obróciłem we wszystkich kierunkach wam to. Zobaczymy, nie? Zobaczycie sobie po prostu, co to jest. Słuchajcie, woda leci. Wydaje mi się, że jest dużo czystsza niż była wcześniej. No tak nie będzie widać na kamerze, ale uwierzcie mi, że jest dużo czystsza niż była wcześniej. Co leciała, nie? Także może nie będzie źle. Może nie będzie źle. Ale pompę trzeba zmienić. Pompę trzeba zmienić. Na coś trwalszego. Na coś trwalszego. I coś, co nie hałasuje. Coś, co nie hałasuje. Słoneczko powoli zachodzi. Godzina, którą mamy? 18:43. Nie jest jeszcze tak późno. A ja sobie tutaj pomidoróweczkę na zewnątrz wziąłem, bo wiaterek się uspokoił. Kurczę, no. Uwielbiam. Takie proste, a takie smaczne. Obiad o kolacja. Ryż czy makaron? U mnie makaron.
jakąś zabytkową łyżeczkę. Łyżka mi tutaj wpadła. Nierżywiejka. Nierżywiejka. 55. Nie wiem, nie widzę. Pamięta pewnie Stalina. Wszyscy na zewnątrz siedzą. Ze zwierzaków. Żona coś w kuchni robi. A ja kończę dzień z pomidorówką. Także kończymy ten dzień. Dziękuję wam, że byliście do końca. Zapraszam na jutro. Jutro czeka mnie poranne wstanie gdzieś koło 6. Nie robię tego codziennie, dlatego dla mnie to takie dziwne i taki wysiłek, nie? Tym bardziej, że chodzę późno spać przez te filmy dla was. Przez montaż. Jutro wstaję wcześniej. Trzeba odwieźć młodego do szkoły na wycieczkę. Wcześniej jadą. I autobusu nie ma. O tej godzinie, żeby tam dotrzeć na 7. Także bądźcie zdrowi. Bądźcie zdrowi. Uśmiechajcie się. Oby wam energii nie ubywało. Pozdrawiam was i wszystkich waszych bliskich. Do jutra. Jutro się zobaczymy.